Cześć, cześć, z tej strony Irak 82. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku, moi drodzy, w naszym kazimierzowym. Jest siekiera, tak jest siekiera. O, ta kura już długo nie pożyje, więc ją od razu, moi drodzy, na pieniek. O kurde, nie trafiłem, stój. Zarazo. Tam jeszcze druga gdzieś tam jest. Kurde, no naprawdę nie mogę trafić? Jasny gwint, no to tak, tak, tak to się bawi. Tak to się bawi. Nie będziemy. Chodź tu. O kurde, jeszcze wypuściłem ją, nie wierzę. Nie wierzę. Tu. Oddychaj. O, mamy, dobra, mamy to, moi drodzy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy tak, siekierę odkładamy, bo siekiery nam nie potrzeba. Tu mamy tak, klucz francuski, a tu mamy klucz Staszka. Czy ja mogę tak zrobić? Nie mogę. Mogę, ale czy mogę go użyć? Nie mogę. Nie wiem, do czego jest ten klucz Saszka, ale dobra, nieważne. Mniejsza o większość, moi drodzy, bo ja... Co ja chciałem zrobić? Ja coś chciałem zrobić, tylko już teraz nie pamiętam co. Ile taki klucz może kosztować? Bo on dwa. Łomy, sromy. Dobra, bo wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie wpaść dupą w błoto. A tak na poważnie, 35 jajek wyrzucimy, mięso zostawimy sobie. Potrzebujemy masło i kanapki, potrzebujemy swojej kanapki. Czyli trzeba byłoby coś jeszcze ewentualnie sprzedać, jakiś coś, na przykład coś tego. Mamy 27, dobra, 17 mógłbym sprzedać, 10 se zostawię na czarną godzinę, jajka i tyle, nie? Teraz co? Wsiadamy w motor, jedziemy, moi drodzy. O, tu się upolowało więcej. Dobra, 10 minut. Jedziemy na targ do Zalesia i oczywiście ono tutaj. Ono tutaj miecie, na dzień dobry, dawaj. Szybkie 4, 2. 3, 4, chwila spoczynku. 5. Tak jest. Nikt nie lubi hańka. Mamy to. Dawaj, co ty jeszcze masz? O, łom. No i pasuje mnie to. Teraz ty jesteś... Czekaj, ten był cały. Wszyscy byli cali. Nie? Bo ja tak chodzę. Ten jest też cały. Dobra, ja tu nie mam co kupować, bo nie mam pieniędzy. Ale my musimy kupić masło. Żeby kupić masło, to trzeba tutaj, dzień dobry. Tak, masz jajka. Jabłka se może zostawię, piwo se zostawię. Masz trochę wody i teraz ja potrzebowałem kupić, co ja potrzebowałem, moi drodzy. Nikt nie lubi hańkę, to zaraz. Pokaż to. Jeden chleb i 3 masła. Kurde, chleb miałem, ale dobra. Jeden chleb weźmy. Nawet mógłbym 3 wziąć. Ale nie, dobra, weźmy jeden na razie. I weźmy 3 masła. Zobaczmy, jak to będzie nam wyglądało z kasą. Ej, to w sumie masło mogę wziąć 6. Chlebów też mogę wziąć więcej. Dawaj tam. O, można? Można. Sidła ile kosztuje? 224. Mógłbym sidła jeszcze sobie zakupić, ale sidłów chyba nie chcę. Mógłbym cukier sobie kupić. Sztuków 4, bo na więcej mnie nie stać.
Albo zamiast... No dobra, wezmę cukier. Jeszcze butelki mógłbym kupić, bo butelki też mi się przydadzą. Tak jest. I znowu goły i wesoły, nie? Ja miałem taboret kupić, kurde. Co ja tu jeszcze mam? 12 owsa. To mój owiec, oddawaj. Dobra, nikt nie lubi Henka. Henik pokonany, moi drodzy. Idziemy tutaj do naszej tutaj panienki z okienka. Dawaj nagrodę, to ona mi... O, proszę, ona dała mi coś. Bez ognia nie ma gotowania. Jeśli chcę, to muszę zadbać o opał, żeby ogień mógł buzować w palenisku. Czy masz wystarczająco dużo drewna? No pewnie, że mam. Bardzo ważne, aby zawsze móc się ograć w zimę nocne i mieć coś ciepłego do jedzenia. Dobra. Ale mam to właśnie. Dawaj, nagrodę od razu. Kurczaki, marchewki. No i ja. Elegancko. Elegancko, moi drodzy. Elegancko. Czyli tak. A właśnie. A jak ja to miałem? Komu ja to miałem dać? Nie, to na mapie to nie. Jak to sprawdzić jeszcze raz te... Może tu. O, tu. Jeszcze raz, co ona ma? Anka gotuje, zbiera gnój, doi krowy. No to ona byłaby dobra. Pieniędzy ma mało, ale za to ma dużo nasion, więc mogłaby być ona. Ale czy będzie ona? Się okaże. Dobra, to jeszcze zobaczmy, czy Zośka też doi krowy. Zośka, doisz krowy? Tu. Amunicji to nie, rachunki opłacał. Właśnie, trzeba zrobić już lampy chyba, uzupełnianie paliwa w piżarni. Sprawianie narzędzi, wprowadzanie, no nie. Tylko tyle, że ona ma kupę kasy i ma trochę... Trochę towaru dobrego, ale chyba nasiona bardziej by mi się przydały. Chociaż nie wiem, dobra, to jeszcze długa droga tutaj. A jeszcze do sołtysa pójdźmy, bo jeszcze może... Sołtysa może coś będziemy mogli ogarnąć, temat jakiś. Dobry. Aha, nie, u sołtysa już nic nie do... Sołtysa już nic nie ogarniemy. No i dobrze, moi drodzy, no i cieszy mnie to niezmiernie. Czyli tu mamy wszystkich ogarniętych z tej strony. Ten ogarnięty. A tobie mogę pomóc? Pomóc? To ty mi nie możesz, nikt nie może, ale za to możemy sprawdzić, czy dwóch solidnie nawalonych chłopów potrafi się dogadać. Opij się porządnie, przyjdź to pogadamy, a przynajmniej spróbujemy. Jak się uda, to ci powiem, gdzie jest jeden z bunkrów, w którym czasem sypiasz. Dobra, sypiasz czasem. Wszystko się zgadza, tylko że ty chłopie... Ja wiem, gdzie ten bunkier jest. Czekaj. Jajek nie wziąłem. Jajek nie wziąłem. Ten pełny, dobra. Tak, wiecie, ja muszę tak 10 razy sprawdzić, bo ja nie pamiętam. O, ten też pełny. Dobra. Ten pełny, dobra. Czyli oni tutaj wszyscy są pełni. Jeszcze ewentualnie do księdza można byłoby zajrzeć. Bo. W sumie do księdza mógłbym zajrzeć. No właśnie, bo u księdza nie byłem. Dawno. Może on coś jeszcze będzie potrzebował. Może. Może i nie. Halo. Halo, dzień dobry. Pogadamy? Nie pogadamy, bo ty... Tu ma złowiłeś w jeziorsku? Kurczę. Dobra. Możemy się ścigać, możemy wziąć udział we mszy, możemy dać mu 20 baksów, ale nie. Dobra. Nie, to nie. To idziemy ogarniać, moi drodzy, teraz kanapki. Chyba to będzie najważniejsze. Żeby ogarnąć te kanapeczki dla tych jaczynków. Cukier. Cześć, ona dała mi 2 cukry. Tu dała mi na rosół. Może trzeba byłoby to od razu ogarnąć? Nie? Tu mamy dwóch paty, o tu się polował. Ło. Dobra. A, moi drodzy, tutaj posadziłem, posiałem. Możecie zobaczyć, tutaj posadziłem sobie, posiałem pszenicę. Co tu? Tu
Tutaj posiałem owiec, taki jeden pasek, a tu mamy resztę inne dziadostwa. Co tu się stanęło się? Wyplew. A i tego to nie było. Jo. Trzeba to wyplewić, no nie, no bo to tak nie może być. Nie, może ja kapustę podniosłem. Nie. Nie podniosłem, dobra. Wyplew. Wyplew. Ole, tego jest. A i tak to jeszcze nie grali. Dobra, no to trzeba to zrobić, no bo to tak nie może być, nie? Właśnie ja muszę jeszcze iść konie ogarnąć, kurde. Powiem wam, że ja mam tyle roboty. Szkoda trochę, że tutaj nie ma multika, bo można byłoby wtedy fajnie podzielić się ciami. A czemu... A, dobra. Czemu tam kapusta, jak tu grochnie? A to jest tak, że z jednej strony część jest kapusty, a część jest grochu. Dobra, a tu patrzcie, jakie już ładne liście. 31 godzin, 31 godzin, 30 godzin, 30 godzin, 30. No to wszystko na jedno kopyto będziemy zbierać. Owiec 84 i pszenica 84. A tu mamy za je fajną mgłę. Ale dobra, mniejsza o większość. Teraz my musimy zrobić, moi drodzy, zagotować. Czemu to tak ciemno? Zapal lampkę. O! To byłoby tu doskonały rosół gotować. Tylko co? Ja tylko jeden będę mógł zrobić rosół, nie? Dobra. Tu będzie rosół. Dwie godziny. Będzie rosół doskonały. Tutaj będzie zacier. Borówki mam? Mam borówki. Zacier jagodowy? A dajmy zacier jagodowy. A dlaczego by nie? O! I elegancko, moi drodzy. Elegancko. Masło mamy, to mamy. Teraz tak, godzina 53-56. No i pasuje. A dla tych mieliśmy zrobić kanapki. Kanapki mamy. Tylko nie wiem, ile tych kanapek miałem zrobić. To miałem chleb pokroić. Pokaż, co ty ja muszę zrobić. Mocna głowa, to nie. Gotuj kanapki. Plaster szynki 4 i szynka gotowa. O, jeszcze szynkę gotowaną muszę. Przecież ja to mam wszystko. Przecież ja to wszystko mam. Dobra, daj mi. Szynka. Szynka jest zrobiona. Musimy jeszcze ugotować jedną szynkę. Cztery kanapki dla nich. Zabrać. No dobra. Okidoki. Tak co, tak będą mieli, moi drodzy. Dobrze, że ja tutaj mam. Mam to, masło też wyrzucę. To mi za słoik wyrzucę. To wyrzucę, piwko se wyrzucę. Piwko na ciężkie czasy. Butelki. Właśnie, czy tu się skończyło to robić? Imper, produkcja wstrzymana. Dlaczego produkcja wstrzymana? Produkcja wstrzymana, jak to jest? No dobra, tu idzie, a tu nie mamy zacieru. Czy mamy zacier jakiś? Nie mamy zacieru. Jeszcze mamy 12 owca. Skąd tego 12 owca? Dobra, to tu wyrzućmy. Czyli tak, to się będzie nam robiło 2 godziny. Ładnie, pięknie, cudownie po amerykańsku. To mogę tak, butelki mogę wyrzucić. Pyk. Fajki mogę chyba na razie wyrzucić. Tego nie będziemy. Światło zgasimy. Światło zgasimy, moi drodzy, i bierzemy się za robotę. Bierzemy się za robotę, a mianowicie, czyli co? Młotek. Kosa. W sumie to czekajcie, to kosa kosą, ale... Trzeba im trawy nadrobić, bo...
oni w teorii. W teorii tu mają trochę paszy. Trochę paszy mają. Dobra, tu tak za blisko. Ale dobra, ja mam inny pomysł w takim razie. Kosę na razie wyrzucimy, weźmiemy za to młotek. Weźmiemy młotek, moi drodzy, i weźmiemy sobie tak. Weźmiemy sobie trochę desek. Na przykład tyle. Trochę dachówek, na przykład tyle. Nie wiem, czy mi starczy desek. W pierwszej kolejności wybudujemy tą szopę. Wybudujemy szopę, żebyśmy mieli magazyn. O. Aha. Czyli jeszcze potrzebujemy złomu, dobra. A to zaraz ogarniemy. Okej. To jak ja teraz tu przejdę na bodkiem? Ale tam nie przejdę, na koniec, ja. Dobra, potrzebujemy jeszcze tutaj złomu. Tu, żeby nie tachać tego, to od razu weźmiemy tutaj te dachówki, wywalimy. O! Dobra, już więcej nie mamy. I tu zaczynają się schody. Zaczynają się schody, mianowicie, czekajcie, tam było 2 i 2 to 4. Dobra, weźmy z 5 złomu. 5 złomu. A w sumie. 5 złomu i zdychę. Zdychę na pewno. Dobra, dawaj to. A dawaj to do oporu. Trochę ciężko, to ciężko. Teraz pytanie, czy ja będę mógł zbudować tyłu to. Dobra, tak trochę. Trochę dziwnie, ale dobra. Ej, a tu złomu nie trzeba było, dlaczego? Czyli co, to tylko ma z jednej strony ta szopka ma drzwi? Czy z dwóch stron? No dobra, i mamy 10 tysięcy, moi drodzy. I tutaj będzie szopka, w której będziemy mieli 10 tysięcy pojemności. To jest dobrze. Przynajmniej tak mi się wydaje. O! Tutaj sobie wybudujemy oczywiście najpierw. Ja miałem ule budować. Ty, po co ty budujesz to, jak ty miałeś ule budować? Na ulach się dobry interes kręci. Właśnie. Chyba ja naprawdę w te ule pójdę. O. W sumie. Tak zaraz będę potrzebował dużo desek. Ja mam tych desek. Dobra. Desek mamy 200. Na ul potrzebujemy, moi drodzy, ile? 18. 180, 10 uli. I tak zrobimy. 180, 10 uli jeszcze machniemy. Albo i nie. O, patrzcie, jak się ładnie tutaj kotłuje. No i git malina. Git malina, 10 uli tu stawiamy jak nic. To teraz tak, czy ja tutaj będę mógł ten ul postawić? W krzakach, ale nie chcę w krzakach. A tutaj? A tutaj, o. O, tutaj sobie postawimy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 10 nie starczy. Starczy. Trzeba byłoby drzewo rypać znowu, nie? Trzeba byłoby drzewo rypać. Rosół jest gotowy. Kurde, nie zbiorę tego. Ale w sumie on się chyba nie spali, bo ja tam tylko na 2 godziny, nie? Ale dobra, żeby mieć 100% pewność, to ja nie będę ryzykował, żeby mi się rosół spali, więc szybko ogarniemy sobie rosół. Proszę bardzo. Daj mi. Chcę zrobić teraz tak.
mam już cukiera. Mam już cukiera, ale... Ale tu musimy zrobić... Szynkę gotowaną. Ja nawet mogę więcej tych szynek, bo chyba mięso mam. Tu też w sumie mogę. Szynka gotowana. 27 minut, dobra. 43 minuty, akurat wszystko się skończy. Dobra, tutaj bimber pędzi się też. Moi drodzy, co to za sier jagodowy? A to tutaj. Na 12 godzin. Nie ma upału. Panie! Upału nie ma. Panie, upału nie ma na 12 godzin. To trzeba zabrać opału. 56. Starcz. 12 godzin, bo mamy już 13, to zaraz i tak nam cały dzień ucieknie. Godzin elegancko i tu mi się ładnie w nocy zrobi, nie muszę tego pilnować, to mi się podoba. No, powiedzmy, dobra, powiedzmy, że to tak ma być. Idziemy w ule, moi drodzy, idziemy w ule, bo to jest dobry zarobek, naprawdę to jest dobry zarobek, więc ja tutaj na pewno nie będę ten bez ule. Tu byłby 10, 11, 12, tu będzie 13, nie? Tu będzie 13, bo tu jest 17, to będzie 30, chociaż mógłbym jeszcze tutaj pociągnąć tak dookoła chałupy. Tylko gotowana, kurde, no nie dadzą mi popracować. O jaja, no nie dadzą mi popracować, nie? Daj mi. 14 minut. Co ja mogę? To jajo na twardo w takim razie. Jak już się robi. Jak już się robi, to szybko się robi. 3 minutki, elegancko. Jajko sobie zjemy nawet. Mamy dość dużo jajek. Jedno starczy nam? Starczy. To dopóki się woda gotuje, to ja ale nie zdążę. Dobra, no i teraz dałem ciała. Teraz dałem ciała trochę, ale to nic. Ale to nic. Bardzo. Jaja na twardo. Mam 24 minuty. 24 minuty. To byśmy mogli tutaj. Mógłbym jeszcze usmażyć sobie jakieś mięsko. Ale dobra, my nie będziemy smażyć żadnego mięska, tylko my sobie zrobimy, moi drodzy. Gotujemy jeszcze 4 jajka i to powinno nam w zupełności na dzisiaj wystarczyć. Tak myślę, bo tu jest 4 minuty, 16 minut. Tam jest 15 chyba do spa, albo może jeszcze się uda jeszcze raz ogarnąć. Może się uda jeszcze pojechać. Wody nie ma, to się nie uda. Dobra, 14 minut. Właśnie, wody nie ma, ale olać wodę. Chociaż, dawaj. A, nie mamy jajek, dobra. Nie mamy jajek, to w sumie i dobrze, moi drodzy, tutaj tak. Czyli mamy 32 jajka, więc jest git. Butelkę wody spożyjemy sobie. O, butelkę wody sobie spożyjemy, energii trochę mamy. Parę desek jeszcze mamy, więc bierzemy wszystkie deski, które mamy, żeby mieć.
wszystkie deski, żeby mieć. Jedziemy z tej strony, niech będzie z tej strony. Tak, bo tutaj ule będą się robić przez 3 miesiące, czyli będę miał, powiedzmy, 60 miodu, można by tak powiedzieć. Tak myślę. I tutaj nic nie trzeba robić, to się samo robi. To się samo robi, więc to jest gitara. Nie, to pasuje. Nie mamy więcej desek. Ile mi tu starczy. Może mi tam... No i budzą młodek się zepsuł. Ja, 8 desek. 8 desek to mi nie starczy. Będę miał 20, powinno starczyć. Powinno, ale niekoniecznie. Ale wiem, gdzie jeszcze są. Gdzie jeszcze można odzyskać. Teraz tak, żeby młotek naprawić, to ja potrzebuję złomu i patyka. Jednego patyka. Jednego złomu. Jak mogłeś dopuścić do tego, żeby młotek zepsuć? Dobra, młotek naprawiony. Wiem, gdzie jeszcze można odzyskać trochę drewna. O, chociażby na przykład tu. Tu jest postawiony płot, który jest niepotrzebny do niczego. O, zawsze to 4 deski więcej, nie? 4 deski więcej. No i dobra, ile mam desek? 2 deski nam zostały, niewiele. Niewiele, niewiele. Ale dobra, no trochę tych uli jest. Kasy brakuje jak zwykle. Co zrobisz, moi drodzy? Co zrobisz? No nic nie zrobisz, no takie życie, no. Dobra, nie ma desek, nie ma tego, to... Dziękuję, do widzenia. Teraz tak, ten motor, tu tak... Trochę na środku, to tak niespecjalnie mnie. O, tu trochę niespecjalnie mnie. Jak tu nasze robaczki żyją? Gdzie jest ten mój? Paśka 8 miesięcy, ten jeszcze 23 miesiące. Ty mały. Ty do roboty. Ty do roboty. Tak jest, moi drodzy. Dawaj, Gaziu. Gaziu, jak powiedział. Dobra, szalony. My cię zaprzęgnijmy. Gdzie? No kur... Skurkowanie do tyłu. Konia zaprzęgni. Co? Czemu nie mogę konia? Najpierw trzeba ustawić traktor jak na lewo, a jak on nie jest? O co tu chodzi? Ostrze w dół. O co tu chodzi? Czemu ja nie mogę go zaprzęgnąć? No nie. Najpierw trzeba traktor jak należy. Jak należy. Kurde, dziadu, palc pieprzy. Gdzie w zboże ty? Dziadu ty. Ono tu. Ciągnę cię. Ono tu. Ono tu. Do mnie. I stój.
stój tutaj. Stój i tu się nie ruszaj. Tylko nie wiem, o co tu chodzi, czemu ja nie mogę tutaj tego zrobić. Nie mogę go zaprzęgnąć, dobra. To wyciągnijmy go może stamtąd gdzieś, może on za blisko płotu stoi? O, 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 no chodź, 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 chodź. Jeszcze kawałeczek. O. Do czego jadę? Do kosiarki. Ja pierdziele. Teraz co tu się dzieje? Widzicie co tu się dzieje? Masakra. Odczep. Ja nie chciałem go do traktora. Kiedy za blisko traktora był jednym słowem. To musimy się odsunąć od traktora. Właściwie to moglibyśmy ten traktor już naprawić dzisiaj. Na dobrą sprawę. Dobra, ono tu kuniu. Którą mam? 15. No musi ten deszcz zaraz przestać padać, bo to... Bo ja tu muszę trawę pokosić. O. O, i teraz działa. Użyj. I jadymy. O. Jadymy, a tu nie będę, kurde, jak mam kosiarkę, to co ja będę tutaj z kosą latał, nie? O. Dobra, wiem, że butelka gotowa, mnie tam butelki nie interesują. Mnie tutaj trawa interesuje na razie. Oho, o, co tu jakieś... Pokaz slajdów się zrobił. To był za pokaz slajdów. Kurde, drzewo chciałem, niepotrzebnie to drzewo chciałem. A, czyli co? Ule coś słabo działają? Albo za dużo tego towaru, bo zobaczcie, pokaz slajdów jakiś się robi. Za dużo uli. Za dużo towaru narobiłem, widzieliście? Człowiek tutaj próbuje przygotować do wszystkiego, a oni mi tu takie rzeczy mówią. O, ładnie studnie dookoła też obkosimy. O, żeby było. Tu zrobimy poprawkę. O. A i robi się pokaz slajdów, ale czemu? O co tu chodzi? Wokół kibla. No i dobra. Dobra, teraz tu. Byśmy podjechali może tam na te nasze łąki, zobaczyć co tu się dzieje. A tu nasze łąki. Kurde, czemu ja zawsze z tej strony pod słońce? A tu nasze łąki. Nasze łąki nie mają trawy. Houston, mamy problem, dobra. Ale za stodołą mamy jeszcze trawę na bank. I tam sobie ją może wykosimy dzisiaj. No co? Tu nie można kosić? Maszyna się zawiesiła. Widzieliście takie cuda? Maszyna się zawiesiła. Tutaj skosimy w takim oto wypadku. Tu na pewno coś jest. O, patyki jeszcze leżą, ja. O, a tu na drodze nawet trawa rośnie. No trawę skosimy, moi drodzy. Trawę skosimy, bo ona się nam, trawa się nam przyda na stówę. I tak będzie.
się, że ona mi później nie urośnie. Trzeba będzie znowu przerzucić ją na siano. No dobra, tam już nie możemy kosić, okej. Okej, zrozumiałem. Tu, gdzie kwiatki rosną, właśnie. Gdzie kwiatki rosną, to trzeba tutaj ogarnąć. Tyle, tu jest wielki kamień, to też trzeba uważać. O. Ale dobra, moi drodzy, ja może was nie będę męczył tutaj koszeniem. Jeszcze w międzyczasie mamy kanapki, mamy wszystko. Ja bym pojechał jeszcze... Nie mamy kanapek. Ja bym pojechał, zrobił to zadanie, bo mamy 17, a ja sobie pokoszę. Pokoszę już poza waszymi... poza waszym podglądem. Ewentualnie. Kanapki sztuków 4. Ok. No. I tak, o. I tak, żeby tylko moje habety nie były głodne, to... Pierdziele, chłopie. Zawału dostanę. Tak, żeby tylko konie nasze nie były głodne, to ja im tutaj wrzucę... Tutaj, o. Do jakiegoś jednego pastucha. O. Proszę bardzo. I tyle. I walimy do tartaku, moi drodzy. Nie do... Farmy Tadeusza, tylko do tartaku. Dostarczymy im te kanapki i będziemy mieć święty spokój, nie? Oby. Oby tak było, jak myślę. Dobra, dawaj. Dawaj nagrodę. 10 drewna, może być. Wybuchowa metoda. Ambroże ma ciekawy pomysł. Podobno jak coś wybuchnie w wodzie, to wszystkie ryby w pobliżu wypływają do góry brzuchem i można je na spokojnie zebrać, zamiast się z wędką męczyć. Wojna niby dopiero co się skończyła, ale wcale nie tak łatwo. Nie tak łatwo o granat. Jak? Ja mam całą skrzynkę, sprzedawałem granat. No może ty się z jakimiś spotkałeś ostatnio? Pewnie, że tak. Bo to z jednym? Rozwin, co on chce? Zdobądź granaty. 3 granaty. Chłopie, to jest prościzna. To jest prościzna. Tak prosto, że aż... Tak prosto, że aż prosto, nie? Proszę państwa, oto w bardzo prosty sposób zdobywamy granatów sztuków 3. Proszę bardzo. Pyk. Widziałeś? Widziałeś? Spróbuj sam. Czy ja chcę spróbować sam? Nie. Ja teraz nie chcę spróbować. Dlaczego nie chcę próbować? Bo nie chcę próbować. No to się pali w piecu? Pali się. Nie chcę próbować, bo to jeszcze nie czas i nie pora. Nie czas i nie pora na doktora. Dobra, moi drodzy. Albo dobra, wiecie co? Albo spróbujmy, kurde. Dawaj te dwie flaszki. No, dwie. Wystarczy, starczy. Chodźmy na ryby w takim razie, jak już oni tak mocno... Mocno chcą, to tak zróbmy. Też dobrze wiemy, że to tak działa. Więc co tu dużo mówić? No. Dobra. Najpierw tak. Najpierw granat w łapę. Flaszka do spożycia. Aż 3. Są trzy. Widzieliście od razu ile rybków. O, od razu pozbieramy rybki, żeby były ładne, piękne, cudowne po amerykańsku. Zobaczymy, co nam się udało tutaj wyłowić. Wiecie, ja muszę zrobić zadanie tam u tych braci dzikich. To jak najszybciej. Jednego prostego powodu. Co my mamy? O, konie, karasia, skarpia i sandacza. Dobra, dostarcz granaty. Granat niemiecki. Kurde, ja muszę im... muszę im dostarczyć granaty. No to dobra, dostarczymy im te granaty, żeby nie było. Muszę im ogarnąć szybko, w miarę szybko zadania, bo muszę podnieść... Jak to się nazywa? Reputację swoją muszę podnieść.
dla nich, znaczy u nich podnieść tą reputację ze względu na to, że ja potrzebuję desek. Desek i trochę różnych innych rzeczy, których na pewno nie będę miał sam. Dobra, ryby. Ryby później sobie tam ogarniemy, ale to teraz to zepsułem, bo pozbyłem się granatu. Dobra, chodźmy tutaj szybko do nich. Dajmy im te granaty, niech mają święty spokój. Z kim ja gadałem? Z tobą gadałem. Dawaj, masz dwa granaty. Nagroda, butelka wódki, słabo. A może bardzo się spodobały granaty i wybuchy. Jest nowy pomysł. Po co się męczyć siekierą, skoro jeden dobrze ułożony ładunek powinien bez trudu powalić każde drzewo. Brzmi dobrze, ale granaty to za mało, nawet na średnie drzewo. Jednak miny, o panie, miny to inna sprawa. Gdybyśmy mieli parę sztuk, to byśmy mogli zrobić próbę. Dobra, dawaj. Teraz tak, co oni mają, moi drodzy? Oni mają desek, tylko stówę mają desek, to też nie, ale mają dużo butelek i mają, moi drodzy, mają tutaj drzewa do posadzenia. Co prawda one długo rosną, ale są dobre. Dobra, co oni potrzebują teraz? Dobądź miny, 5 min, mamy 5 min. Dobra, moi drodzy, to dzisiaj tak na szybko na odchodne, może zrobimy to jeszcze, co? Czy nie? Chociaż już znowu się ciemno robi. Znowu się ciemno robi, no miny ma, o. Która jest godzina? 20. Dobra. Dobra, to ja nie będę się męczył z tymi minami w takim razie. I was też nie będę męczył. Ja się biorę tutaj, mamy jeszcze przez 2 godziny kuszenia. To myślę, że te 2 godziny ten kawałeczek sobie ogarnę. Bo to chyba dużo nie powinno tego być. Ale no to, ale zobaczymy. Dobra, moi drodzy, ja wam dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. W kolejnych odcinkach będziemy dalej coś tam kombinować. No co? Ej, ten koń wcześniej jeździł szybciej. Teraz jakoś wolno. Chyba mi się wydawało, co? Że on tak wolno. No dobra, mam nadzieję, że wam się podobało, że zobaczymy się w kolejnym odcineczku niebawem już. Więc ja wam życzę miłego dzioneczka, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, hej, hej.